Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Pojawiły się zapowiedzi nowości, więc pora je oczywiście omówić, a że jest ich całkiem sporo i niektóre są naprawdę straszne, to nie ma na co czekać. Zacznę może od nowości z Jurassic World, bo na nie czeka wiele osób. One pojawią się 1 września. Oczywiście bazują na serialu Obóz Kredowy, który możecie oglądać na Netflixie. A jeśli chodzi o zestawy, to LEGO bardzo mocno idzie w takim kierunku, że jest pomysł w stylu: dobra, zróbmy dinozaury, które już mieliśmy, zróbmy je w nowych kolorach i tak to kupią. No bo nie mam tego jak inaczej oceniać. Na pewno cieszy mnie powrót Stygi Molocha, on będzie wracał w 4-plusowym zestawie za 40 euro. I tam też dostaniemy małego dinusia, więc spoko, a Stygi Moloch zawsze cieszy, bo go nie było już parę ładnych lat. Ale idąc dalej, mamy zestaw z takim skamieniałym T-Rexem i kolejnym małym dinusiem. Natomiast jeśli chodzi o skamieniałego T-Rexa, no to tak, trzeba będzie ten zestaw zapłacić 30 euro. Spoko, bo T-Rex w takiej cenie niby git, ale głowa jest tylko tyranozaurusza, a cała reszta jest zbudowana z klocków i wygląda mocno przeciętnie. Mimo tego, że to nie jest zestaw 4+, to wygląda jak 4+, i bardzo mi się to nie podoba. I co najgorsze, to ja to kupię ten zestaw, bo lubię dinozaury z LEGO, ale naprawdę troszeczkę mnie to rozbraja. Ja wiem, że to jest w oparciu o serial dla młodszej widowni i że to też może po prostu ma być tak zjuniorowane, ale są pewne granice. No i jeszcze idąc dalej, mamy Karnotaura, który dostał takie umaszczenie, że wygląda jak miał totalną nadwagę, ale to naprawdę przetotalną, a oprócz niego mamy prosty helikopter, bardzo prosty samochód i tak poza tym, no co, no kupujemy oczywiście ten zestaw dla Karnotaura, trzeba zapłacić 50 euro, więc pewnie 230 zł. Sporo, naprawdę, nie podoba mi się to, ale kupię Karnotaura, no a co? Jest jeszcze ucieczka Baryonyxa, kolejny Baryonyx, no bo ten aktualny, który mieliśmy do tej pory zestaw z końcem katalogu, jakby wygasła żywotność tego zestawu i za 80 euro będziemy mogli sobie kupić statek z Baryonyxem, aczkolwiek poprzedni Baryonyx bardziej mi się podobał, jeśli chodzi o kolor, ten jest jakiś taki, też właśnie 4+owy. Ja nie wiem, co się w ogóle stało z tą serią. Wcześniej te konstrukcje były takie poprawne, a teraz są wręcz nieakceptowalne, ale i tak wszyscy to kupimy dla dinozaurów, no nie? No, ale też pojawiły się zdjęcia zestawu z Monkey Kid, dokładnie 3 zestawów, bo w Düsseldorfie, w oficjalnym sklepie LEGO, ktoś wystawił to na półkę i te zestawy będą miały premierę w lipcu, ale już się pojawiły, ktoś to kupił, wrzucił zdjęcia i mamy jeden zestaw z takim mechem San Diego i do kolejny Sandy, ten mech jakiś taki, no spoko, ale na co to komu? Mnie jeden Sandy wystarczy, więc czy ten zestaw będę brał, nie mam zielonego pojęcia, być może. Później mamy taki totalnie pojechany zestaw z Pigzim i tutaj dostajemy jakiś taki, nie wiem jak to nazwać, filiżan koczołg, chyba to byłoby najlepsze określenie. I stwierdzam, że przez to, że ten zestaw jest tak pojechany, to pewnie się na niego skuszę, bo jakby to wariactwo w nim mi się bardzo podoba. Jest jeszcze jeden zestaw, którego nie pokazano tak w formie pudełka, ale jest w zapowiedziach, w instrukcji. No i tam dostajemy takiego wielkiego robala, który trochę mi się kojarzy z tyranidami z Warhammera 40 000. I to może być coś fajnego. Tam jest jeszcze Monkey Kid, który ma takiego latającego mecha, ale on jest dużo mniejszy od tego potwora, który ma elementy świecące w ciemnościach, więc zdecydowanie ten wielki robal może być przesztosem. Jeśli chodzi o wielkie zestawy, bo jak na przykład chcecie wydać 210 euro na coś, co wam po prostu zżółknie, to możecie kupić nowy lodowy pałac Elzy. Mamy tam 1709 klocków, więc w sumie dość droga cena jak na tej, taką ilość elementów, ale dostajemy tam też całkiem sporo ciekawych klocków, bo i dużo jakichś takich paneli i też dostajemy te transparentne, takie lekko brokatowe szybki, więc spoko. Natomiast do zamku Disneya to on startu absolutnie nie ma, ale i tak jest o wiele lepszy od tych standardowych zamków Elzy, które mieliśmy do tej pory. A czy ja się na niego szarpnę? Nie mam zielonego pojęcia. To jest, myślę, dość trudne pytanie, no ale zobaczymy. 1 lipca będzie miał premierę. Największym pasztetem dzisiejszego odcinka zdecydowanie jest hełm Batmana, wzorowany na Batmanie granym przez Adama Westa. Ja rozumiem, że jakby ta rola stała się już taka memiczna i w ogóle no jest, za tym ciągnie się cała historia, ale ten hełm po prostu wygląda brzydko. Jak zwykły hełm Batmana mi się nie podoba, to na ten aż mi się ciężko patrzy. Naprawdę jest wstrętny. Ja rozumiem, że można było wydać Batmobil nawiązujący do serialu i jest spoko, ten Batmobil zresztą wam pokazywałem, no ale nie.
Zapominamy o tym. Ale myślę, że jeśli interesuje Was Thanos w wersji minifigurkowej, do tego kolejny Iron Man i kolejny Kapitan Marvel, to możecie sobie już niedługo zakupić taki zestaw, który składa się z 332 elementów. Będzie chyba kosztował 30 euro. No i to jest ten statek Thanosa. I tutaj właśnie Thanos jest zminiaturyzowany, ale ma ten taki wielki miecz, taki dwuostrzowy, więc może sobie nim machać, robić te swoje fikoły, a potem i tak przegra, bo ktoś pstryknie. I Star Warsy. Komnata medytacyjna Vadera, no to myślę, że wiele osób już wiedziało, że to będzie, bo już była zapowiadana wielokrotnie, aż w końcu pojawiły się zdjęcia i ma pojawić się 1 sierpnia, cena 70 euro. I to jest taki zestaw typowo kolekcjonerski na półkę. Wizualnie chyba jakoś tak bardzo mocno mnie osobiście nie rozwala, ale jako taki ozdobnik półki, czemu nie, może być spoko, więc dawajcie znać, czy w ogóle wam ten zestaw się podoba, tak konstrukcyjnie, bo konstrukcyjnie właśnie jakoś bardzo mocno do mnie nie przemawia. I pojawiły się też zdjęcia kalendarza adwentowego z Harry'ego Pottera. Tylko one są jeszcze na Instagramie. Ja nie wiem, czy jak to będę sklejał, czy już będzie na jakichś oficjalnych stronach, żeby wam podlinkować i pokazać te zdjęcia. No znowu jakoś tak mech jest z tym Potterem, dlatego że dostajemy dwie karty z czekoladowych żab, dostaniemy Grywka, dostajemy, nie wiem właśnie, czy to jest Neville w piżamie, czy to jest Dudley, ale chyba Dudley, bo mamy tutaj też nawiązanie do Private Drive, mamy takie fantastyczne wypełnienie okienek jak kawałek murku albo jak kawałek peronu, więc średnio, no jest też wózek z banku Gringota. Szczerze, czekam na pozostałe kalendarze adwentowe, bo Potter wygląda jakoś tak rozczarowująco. A wy oczywiście napiszcie też, co z tego, co dzisiaj wam pokazałem, wam się podoba najbardziej, albo czy też tak samo jak mnie, nie podobają wam się nowe zestawy z LEGO Jurassic World. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!